drogi kapłani, księże kapelanie diecezjalny Andrzeju, kapelanie powiatowy Henryku, czcigodny księże proboszczu i dziekanie tej społeczności parafialnej Romanie i wszyscy inni kapłani obecni. Kochani moi, druhny i druhowie, strażacy wszystkich funkcji, godności, urzędów, pozwólcie, że nie zastosuję metodę Chrystusa. Kiedy wyprawiał apostołów, to mówił: nikogo nie pozdrawiajcie, bracia. Bo u Żydów zacząć pozdrawiać, wtedy i tydzień pozdrawiał, a przy tym pozdrawianiu jeszcze się można pomylić. I dopiero może być kłopot. Poczty sztandarowe, pododdziale. No i stulatko. Cóż ma powiedzieć kapłan w taki dzień, który jest stuletnią rocznicą? Myślę, że kiedy podejmowano decyzję o zorganizowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej, kierowano się tym, czym się kierują przez te wszystkie lata, można już powiedzieć więcej jak wiek, ci, którzy mają imperatyw niesienia pomocy i ratunku drugiemu człowiekowi. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Podjęli decyzję, w decyzji wytrwali. Straży Pożarnej, o której wiele słyszałem, ale nie, ponieważ nie dostałem monografii, to nie będę w szczegóły wchodził, bo się pomylę, a na pewno to usłyszymy. Jest jeszcze jeden akcent, bardzo istotny. Nie tylko w Polsce. Przeżywamy również stulecie objawień fatimskich. Maryja staje jako gwiazda przewodnia. Naszym przewodnikiem i patronem jest święty Florian. Ale w kościele Maryja była czczona zawsze. Uczyńcie wszystko, co syn mój wam powie. Cię przykazanie. Zobaczcie, jak ludzie mnożą różne przepisy, ustawy, konstytucje. A tu wystarczy dwie ręce. 10 warunków przymierza człowieka z nim samym i z Bogiem. Słyszymy w telewizji, jak to luki w przepisach pozwalały, jeszcze w niektórych sytuacjach pozwalają i pewno nie szybko się to skończy, nadużywać tych przepisów albo ich braku i defraudować. I cóż ja w tym wszystkim jeszcze bym chciał powiedzieć? No dzisiejsze czytanie z Księgi Mądrości. Zemsta spotka od Pana. On grzechy dokładnie zachowa w pamięci. Ale nie tylko grzechy. I też wszystkie dobre uczynki. Strażacy, myślę, że mają mniej grzechów, a więcej dobrych uczynków. Bo jak wielki trzeba mieć imperatyw miłości bliźniego i potrzeby niesienia pomocy, by zareagować, gdy nocną czy złą porą odzywa się syrena wzywająca do akcji. Jesteśmy świeżo po nawałnicach wielkich. To właśnie to, co mówię, tam się dokonywało. Strażacy, moi drodzy, nie tylko, że jechali samochodami, ale szli piechotą. W
tej wędrówce nawet niektórzy się zgubili, do rana chodzili. Bo rzeczywiście zdarzenie było niespotykane. My, którzy zaufaliśmy Panu, którzy staramy się żyć według Jego prawa, kierujemy się prawem miłości, jesteśmy tymi, którzy zbierają zasługi na wieczność. Przygotowujemy się do życia nieskończonego. Bo to, co się zaczęło na ziemi, skończyć się musi. Nie myślcie, że będę tak bardzo was straszył, ale chcę powiedzieć, że miarą człowieka jest lat 70. Tak mówi Pismo Święte. 80, jak jesteśmy mocni. Wielu przeżywa jeszcze więcej i setkę przekracza. Czyli to jacyś herosi, jeśli chodzi o siłę. I kiedyś, pamiętam, w telewizji stulatkę pytali, co trzeba robić, żeby tego wieku dożyć. Ona powiedziała, kochać Boga i ludzi, nie za dużo jeść i wieść żywot spokojny. To prawda. Strażakom ubywa, dzięki Bogu, pożarów. Mnożą się lokalne zagrożenia, przeróżne. Bo dobrze wiecie, że i do kota na drzewie też wołają. Takie spektakularne to było w Łukowie z tego czasu. Wrzeszczał ten kot na tym drzewie. Tacy wrażliwi byli ludzie, że nie mogli bez straży wytrzymać. No i biedni strażacy tu się wspinali do tego kota. No jakoś go tam ściągnęli. Nim zeszli z drabiny, to kot był z powrotem na drzewie. Tak też może być. Bo nasza działalność, nasze życie ratownicze jest często spektakularne, a nieraz humorystyczne. Ale też często, jak dobrze wiemy, tragiczne. Stąd też, kiedy przeżywacie jubileusz stulecia, warto myślą się cofnąć do tego, co było. Ja pozwolę sobie powiedzieć nie o Branicy dwa zdania, ale o innej jednostce, o Grębkowie. Bo tam akurat wczoraj byłem i mieliśmy 95 lat. No i zastanawiałem się, co im powiem, ale tam miałem doświadczenie życiowe. Tutaj nie mam tego, bo nie widziałem was jadących do akcji wprost. Tam z kolei, kiedyś jechałem wieczorem późnym z kolegami księżmi, migają światła, wyjeżdża straż. No, trzeba przepuścić, nie ma dyskusji. No i kochani, nie mogłem bardzo za nimi jechać, bo ten ich samochód kichał i prychał i strzelał i dymił i oni tak szarpali tym samochodem i jechać bardzo nie mogli. Wyprzedziliśmy i okazuje się, że w Trzebucze byliśmy pierwszymi ratownikami przy płonącym domu. Za chwilę tym prychającym samochodem dojechali. I jakby patrzeć na rzeczywistość, to ona kiedyś była trudna. W Kuszlewie, tam gdzie się wychowywałem, mieli dekawkę i też byli skuteczni. Ale byli skuteczni, bo było pięciu braci uliczów. Nie mówili, że to jest OSP Kuszlew, ale ulicze. A jeden z nich był tak silny, że jak koło wysiadło, to mówi, dawajcie zapas. Poluzujcie ślub. Zrodził, podciągnął, trzymał, odkręcajcie. Jak założyli koło, zakontrowali, opuścił. Nie wiem, czy
wielu takich strażaków jest współcześnie tak silny, ale mamy pomoc techniczną. Na przestrzeni lat udało się stworzyć warunki, jeśli nie bardzo dobre, to dobre, a jeśli gdzieś się nie udało dobrych, to znośne, by pełnić funkcje ratownicze, by skutecznie bronić ludzkie życie i ludzkie mienie. W Branicy nie ma kłopotu, selektywne wywołanie widzę. Więc nie trzeba trąbić ani w jedną, ani w drugą, ani w trzecią stronę, bo jak na stanowisku kierowania przyciśnie guziczek, to tu wszystko słychać. I wyjeżdżacie. I to pewno porządnym samochodem, macie dwa boksy garażowe. Kochani moi, choćbyśmy mieli najlepszy sprzęt, choćbyśmy przeszli nie wiem jak doskonałe szkolenia, mówiący te słowa ma skończony kurs podstawowy, ale teraz by się to już na nic zdało, bo w komorze dymowej nie siedział. Ja nie wiem, czy wszystkie straże w Polsce i wszyscy strażacy dopuszczani do akcji muszą koniecznie w komorze dymowej siedzieć. Ja się na tym nie znam. Ale na wielu innych rzeczach się znam. I wiem, że trzeba się doskonalić. Bo dziś od strażaka wymaga się rzeczy niezwykłych. Czasami aż niektóre rzeczy są przerysowane. Ale jedną rzecz mamy mieć w pamięci i wiedzieć, że zarówno my, mający dystynkcje srebrne, i ci, którzy noszą złote epolety i dystynkcje, mamy stanowić jedność. Bo nasza działalność jest wspólna. Jedni drugich brzemiona nosimy. I powinniśmy robić wszystko, byśmy wspólnie realizowali ratownicze cele i zadania. I patrzmy bacznie, by nikt nas nie podzielił. A dzisiejsze Słowo Boże mówi nam, że może się tak zdarzyć. I dlatego raz jeszcze mówię, pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego. Patrz na przymierze Najwyższego. Jeśli cię skrzywdzono, to daruj obrazy. A wiele razy mogli nas skrzywdzić. Ilu bohaterskich strażaków nie otrzymało odznaczeń? Czyż myślicie, że jak pojadę do Lublina albo tam gdzieś jeszcze, i zaczynają dyskutować o znaczeniach i o limitach, to się serce nie kraje i nie złości się człowiek? Bo cóż można dać strażakowi takiego, co by go uhonorować? Odznaczenie. Polska z jednej strony idzie do przodu, jest piękna i nowoczesna, a z drugiej strony, niestety, bardzo biedna. I często ograniczona. Jeśli spełnisz dobry uczynek, zostaniesz dostrzeżony przez Boga,
i nagrodę od Niego odbierzesz. Jeśli z pychy chwały będziesz spełniać dobre uczynki, to bierzesz nagrodę swoją i koniec. Cokolwiek czynisz, roztropnie czyń i wyglądaj końca. Bo kiedy przeminie doczesność, idąc ku wieczności, jak my często mówimy, idąc do świętego Piotra, mamy mieć naręcza dobrych uczynków. I takich ludzi jest bardzo wielu, którzy z miłości, z dobroci, z patriotyzmu, z odpowiedzialności wypełniają wszystko, co jest piękne. I nie zawsze są dostrzegani. Czasami zwalczani. Nie martwcie się. Pismo Święte mówi, nawet włosy wasze na głowie są policzone. I żaden nie spadnie bez woli Ojca waszego. Pan każdemu da łaskę, moc i siłę, ale w nas musi być odpowiednia postawa. W nas musi być dyspozycja otwarcia się. Mów, Panie, bo Twój sługa słucha. I dlatego, kiedy przeżywamy to stulecie, to ja już nie na pierwszej uroczystości w tym powiecie jestem. Ten powiat mogę powiedzieć spokojnie, Radzyński jest miły sercu mem. Już w wielu miejscach byłem, w różnych sytuacjach, Pan Bóg łaska, teraz bardzo rzadko, kiedyś niestety na smutnych uroczystościach się najczęściej spotykaliśmy. To ja was chcę prosić w to wasze stulecie i mieszkańców Branicy Radzyńskiej i strażaków, byście nie zapomnieli, gdzie są wasze i nasze korzenie. Skąd się wywodzimy? O Branicy Radzyńskiej usłyszałem po raz pierwszy, kiedy byłem wikariuszem w Chuszczy. Bo moim proboszczem ksiądz był ksiądz Zygmunt Wakula. Tak, to już dawne czasy, bo ja sam jak Matuzalem. I podziwiałem tego człowieka i słuchałem tego, co mówi. A często wspominał te radzyńskie strony. Ja sam przez lata nauczyłem się pięknych postaw ludzi z tych stron. Często biorę sobie je do serca i staram się naśladować. I jedno, co dziś chcę powiedzieć, to stulecie. To proszę was, budujcie wspólnotę i jedność. Jemy jeden chleb. Żyjemy na jednej polskiej ziemi. Nie zapomnijmy o tym. Nie dajmy się nikomu podzielić. I uświadommy sobie, że każda i każdy z nas ma przed ojczyzną i ludźmi dług. To dzisiejsza przypowieść o tym dłużniku, który był winien 10 tysięcy talentów. I ten jego bliźni, który był mu winien 100 denarów. Mówiąc po ludzku, żeby to dobrze zrozumieć, bo to tamta epoka, 100 denarów to 100 dniówek pracy.
A 10 tysięcy talentów to milion dniówek pracy. Kiedy prosił, darował mu Pan, a bliźniego nie widział, od tych 100 dniówek do więzienia. Ale to jest paradoks, bo jeśli poślesz kogoś do więzienia, to on ci nie odpracuje. Za co ci wróci? Jak ci wróci? To są niespotykane drogi Pana. I kończąc, chcę prosić, byście w stulecie swojej straży i w stulecie objawień fatimskich nie zapomnieli o naszej Matce i Królowej. My żyjemy na ziemi przez Marię szczególnie ukochanej. Nie wierzycie? Ja też w pewnym czasie tego nie rozumiałem. Szybciutko marszrutę zrobię. Od Kodnia, od Królowej Podlasia. Jak pójdziesz flanką południową, Chorodyszcze, Polubicze, Parczew, Ostrów, Kijany, Lublin, Chełm, Krasnobród, Tomaszów Lubelski. Jeszcze bym wiele innych sanktuariów mógł wymienić. A idź tą zachodnią stroną. Kodeń, Chorbów, 500 lat Matki Bożej Łaskawej. Leśna Podlaska, Łosice, gdzie Pani Przeczysta, Chołubla, Budziszyn koło Mokobud, Mariańskie Porzecze nad Wisłą, Wola Głoska nie tak daleko. I tych przykładów mógłbym jeszcze dawać znowu wiele. Ona jest. Ona ukochała tę ziemię szczególną. Patrzcie, myśmy z niepokojem w tym roku patrzyli, co będzie z nami. Wokół wszędzie źle. A Maria ustrzegła. Powiem jeszcze jedną rzecz, ostatnią. Kiedy ten huragan w Stanach Zjednoczonych niszczył wszystko, prędkość wiatru dochodziła do 300 km. Obserwatorzy mówią, opisali to nawet, że tam, gdzie były figury Maryi, gdzie były jej obrazy, ocaleli ludzie i wiele miejsc. Bo kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. My się uciekajmy do matki, ojczyzny naszej, do tej branickiej ziemi, do tej matki naszej jednostki stuletniej. I wy jej synowie teraz bądźcie tymi, którzy dadzą dobry przykład mądrego i świętego życia. Życzę wam, byście do akcji wyjeżdżali jak najrzadziej. A jeśli pojedziecie, byście zrealizowali zadania i szczęśliwie wrócili. I wiecie, coraz częściej mi się zdarzają bezsenne noce. To wtedy o wszystkich strażakach pamiętam szczególnie. O to się będę modlił. O to się modlą kapłani. Proszę was, byście tego dziedzictwa, któremu na imię Polska, Branica i Stulatka OSP nie zaprzepaścili. Amen.